Do budowy szuflad będę używał takiego materiału. Jest to radio działające na Androidzie, więc ma wszystkie funkcje Androida. Która narysowała mi obrazek, narysowała mój portret. Ludzie zostawiają dużo swoich danych, skany dowodów, jakieś badania, zdjęcia. Podpisałem się na samochodzie kapitana przyczepy. Zobaczcie, jak mi wyszło. Ahoj, kapitanie, fantastyczne studio. Wyszło na to, że spontanicznie nagrywamy produkcję. Chłopaki się napalili, napisali tekst. Napalili! I chcą nagrać jakieś fajne sceny, więc teraz będę operatorem kamery. Wcale nie będzie. Wiecie, nie są wakacje, człowiek chce odpocząć, a oni gnają do roboty. Robimy. To nie do końca tego nagrywania. Tomek, do roboty. Dobra. Mam tu ustrojstwo. Będę nagrywał. Świat szczęścia i miłości. Ostatni etap, etap montażu. Nasz czarny koń zawodów. Zrobi to przed 18. Nie zrobię, mówiłem o 16.30, że zrobię to do 18, ale już nie jest 16.30, dopiero usiadłem, a jest godzina... Nie wiem, która jest. Późno już jest. No ale lepiej późno niż wcale. Okej. Dzisiaj odcinek o wakacjach i w podróży filmowanie. I nie musisz być w Afryce, wystarczy na Polanie. Albo w lesie, na parkingu, przy śmietniku. To nie szkodzi, bo nie chodzi o miejsce, a o to, jak to robić. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Aktualnie znajduję się w warsztacie kapitana przyczepy i będę robił małe zmiany w moim kamperze, kamperwanie. A mianowicie chodzi o szuflady. Do budowy szuflad będę używał takiego materiału. Widzicie? Jest dosyć niekonwencjonalny. Nie mogłem go nigdzie znaleźć w sklepie, żeby kupić taki. Mam go z mojej wyprawy do Niemiec. Link zostawiam u góry w kartach. Można się zobaczyć odcinek, skąd go mam. Proszę bardzo, a to czym się różni od takiej zwykłej sklejki? Jest mniej warstw, trwałość jest podobna, jest lżejszym materiałem od sklejki. Więc tak, z tego wykonam szufladę. Kolejnym pytaniem, jakie sobie zadałem, jakich prowadnic użyć do tych szuflad. Najtańszym rozwiązaniem są takie zwykłe prowadnice, ale one są kiepskiej jakości i nie nadają się w ogóle do kampera. Więc pomyślałem, że może takie kulowe. Bardzo solidne. Że mogłyby dać radę. Lecz wybrałem takie zawiasy. Zobaczcie. Zawiasy. Prowadnice. Które mają taki system push to open. Trzeba nacisnąć. I wtedy szuflada się otwiera. W mojej głowie wygląda to w ten sposób, że te szuflady nie będą się otwierały podczas jazdy. Dopiero podczas naciśnięcia będą się otwierały. Koszt takich prowadnic to około 18-20 zł na Allegro. Więc zobaczę, czy zdadzą egzamin i oczywiście dam wam znać. Bardzo. Tak wygląda szuflada. Zamontowane prowadnice. Naciskam i się otwierają. One są na pełen wysuw. Zrobiłem różne rozmiary. 10, 15, 20, 50. Są o rozmiarze 40. I głębokości 40. Voilà! Szuflady zamontowane. Naciskasz i się otwierają. I się zamykają. Cyk. Cyk. Jeszcze zostało wykończenie przodu, pomalowanie, może jakiś front czy coś, ale tak to wygląda na tą chwilę. Naciskasz
i się otwiera. Naciskasz i się zamyka. Ogarnąłem również radio w moim samochodzie, bo oryginalnie w Volkswagenie macie dwie szufladki, gdzie wkładacie standardowe radio. A tutaj musiałem wyciąć taki jakby część dzielącą te szufladki, aby mogło wejść radio tych rozmiarów. Nie miałem oryginalnej takiej zaślepki, żeby to wszystko zaślepić, więc dorobiłem taki drewnianą obwódkę. Przykręciłem na śrubki, dodałem napis Fantastyczne Studio i radio się trzyma. Jest to radio działające na Androidzie, więc ma wszystkie funkcje Androida. Jest tutaj YouTube, przeglądarka, sklep, wszystko. Mam tutaj wgrane też, jak widzicie, Park Fortnite i inne pierdółki, które używam podczas jazdy. No, bardzo fajne radio. Jest tutaj też taka, mam podłączone również kamerę cofania. Pyk. I proszę bardzo, widać, co jest z tyłu. Świetna sprawa, polecam takie radyjko. Jeżeli wam się telefon rozładowywuje, a nie macie podpiętego na holdera, to po prostu, albo używacie telefonu do czegoś innego, to po prostu możecie odpalić mapy na takim radyjku. Mam też notatnik, gdzie zapisuję jakieś tam teksty, rzeczy, które po prostu na bieżąco używam. Więc to też udało mi się ogarnąć, że radyjko ładnie się trzyma. Pewnie finalnie też to pomaluję na czarno, żeby się zlewało z kolorem kokpitu. Ale tak to wygląda teraz. Nic nie wspominałem na temat remontu silnika, który miał miejsce. Muszę wam powiedzieć, że jestem mega zadowolony z chłopaków. Zrobili bardzo dobrą robotę. Propsy dla was, chłopaki. Zobaczcie. Silniczek wygląda jak nowy, wszystko ładnie wymyte, połączone tak jak trzeba, nie mam żadnych problemów, żadnych stuków, żadnych puków, ani nic. No po prostu dobra robota, pełna profeska. Chociaż dalej borykam się z jednym problemem. Problem jest taki, że odłącza mi turbinę. Czasem po paru kilometrach, czasem po 100, po 200, po 500. Jest to takie nieregularne. Chłopaki powiedzieli, że jest to wina gruszki, która jest przyczepiona do turbiny, bo zlokalizowali taki problem, że tam jest taki jakby dzyndzelek, który już jest wyrobiony i potrafi spaść ze swojego miejsca i się zablokować, dlatego wchodzi w tryb awaryjny. Pozdrowienia dla Roxany, która narysowała mi obrazek, narysowała mój portret, wzorując się na zdjęciu profilowym z Facebooka. Proszę bardzo. Tak wygląda. Świetne, co nie? Zachowane wszystkie szczegóły, niebieskie oczy, wisiorek, broda. No, wyglądam na tym zdjęciu troszeczkę jak człowiek pierwotny. Ale tak też wygląda moje zdjęcie profilowe, nie oszukujmy się. Dziękuję bardzo, Roxana, za takie zdjęcie, za taki prezent. Super pamiątka. Jest to również czas, w którym zaczynam nowy projekt. Kurczę, w te wakacje nie mam zbytnio wolnego czasu. Jest to projekt oczywiście muzyczny, ale również są tam elementy dosyć nowe dla mnie i ciekawe, jak się w nich sprawdzę. Wszystko oczywiście będę wam opowiadał w trakcie realizacji. Co wam mogę powiedzieć na temat tej firmy? Jest dystrybutorem maszyn, które potrafią tworzyć takie cuda. Zobaczcie. Widzicie to? Fantastyczne studio. Taki bryloczek do kluczy. Bardzo mi się to podoba. Więc tak, na bieżąco będę was informował o tym, co się dzieje i jak to powstaje. Pamięta ktoś tego laptopa? Na pytanie, skąd go mam, odsyłam do odcinka. Zostawiam tutaj kartę u góry. Okazało się, że działa. Proszę bardzo. Wadę, jaką posiada ten laptop, to tutaj taka czarna kreska. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co z nim zrobić. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak go użyć,
albo wymienić za coś, to dajcie znać w komentarzu. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć coś na temat tych rzeczy. Czyli dysków twardych, które zostają w takich laptopach, kiedy oddajecie taki sprzęt, czy wyrzucacie. Przestrzegam Was przed tym, aby usuwać, formatować dane z takiego dysku. Wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, bo jestem fanem recyklingu i odzyskiwania takich rzeczy, jeżeli jest to tylko możliwe, bo to jest kolejny storage na moje materiały. Ludzie zostawiają dużo swoich danych, skany dowodów, jakieś badania, zdjęcia, i taki haker w bardzo łatwy sposób może się podszyć pod Waszą tożsamość i wziąć na Was jakieś pożyczki, jakieś takie pierdółki, więc naprawdę uważajcie, jak sprzedajecie sprzęt, czy wyrzucacie, to albo wyciągajcie taki dysk, albo go formatujcie, bo w przeciwnym razie będziecie mieli przez to kłopoty, jeżeli trafi na jakąś nieodpowiednią osobę. Tak? Możecie mi to obiecać?